Hej wszystkim, ja jestem BubaZeroid i was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Valhalla. Poza odcinkiem zrobiłem naprawdę mnóstwo rzeczy, jak możecie tutaj zobaczyć na mapce. Wyczyściłem praktycznie całe Oxenfordshire. Niestety tutaj zostawiłem oczywiście Animusa i zostawiłem Muchomorka. To są dwie rzeczy, które zostawiłem. Udało mi się powybijać tutaj tą legendarną bestię. Gdzieś była w tym miejscu, czy w tym miejscu, już nie pamiętam dokładnie. Byłem też tutaj na, jak widzicie, wschodniej Anglii i też wyczyściłem te wszystkie tajemnice, w tym właśnie te walki z bossami. Wyczyściłem również wszystkich zelotów. Tutaj znalazłem jednego chyba, albo dwóch i tutaj jeszcze jednego. Nie, tutaj jednego i tutaj jednego. Oczywiście w tym momencie wjadą klipy z tych walk z bossami. Niektóre były dosyć ciężkie, niektóre były dosyć irytujące. Powtarzałem je mnóstwo razy, tego tylko nie zrobiłem tutaj, błota Bergelow, dlatego że tamta właśnie tutaj ta siostra cała, która się znajduje, ma moc 340. Udało mi się raz ją prawie pokonać, ale zginąłem od razu później, bo to jest tak, że jeśli dostaniemy jakiegoś hitka, nie żyjemy, po prostu. A my zadajemy jej naprawdę bardzo, bardzo mało obrażeń. I właśnie ten skarb, żeby zdobyć, właśnie trzeba pokonać tą ostatnią siostrę. Mamy już jeden miecz, zobaczcie, sztylecik, który otrzymaliśmy z jednej siostry, którą właśnie tam pokonaliśmy. Jeden miecz już wrzuciliśmy wcześniej. Właściwie poza odcinkiem wrzuciłem chyba jeden dodatkowy sztylecik. Zaraz zobaczę, czy go w ogóle mogę tutaj znaleźć, czy nie bardzo. Jest sztylet Regan, jak widzicie. Delikatny ostrze sporządzone z kości martwych zwierząt nie nadaje się na broń, ale można mieć inne zastosowanie. I faktycznie miało inne zastosowanie. W tym miejscu, gdzie jest ten skarb, trzeba włożyć trzy właśnie sztylety. Pierwszy, który zdobyliśmy gdzieś chyba bodajże z Grande Bridgeshire albo z Leicestershire. I właśnie te dwa. I tutaj dopiero odblokuje nam się ten ostatnie bogactwo. No i chyba tyle, dobra. W takim razie ja wam teraz puszczę klipy właśnie z tych walk bossów. Okej, okay, Vamos Valshan. To jest boss, z którym walczyłem już kilka razy i w końcu ogarnąłem w sumie sposób, jak go pokonać. Jest nieco irytujący. Za chwilę zobaczycie dlaczego. To jest po prostu boss, który ma klona, czyli atakuje raz i od razu potem atakuje jego klon. Jest to Regan. Regan jest naprawdę irytujący. Poczynić w sumie 3-4 razy, żeby ogarnąć taki dobry sposób na nią. I faktycznie udało się mi znaleźć taki sposób. I bardzo fajna nagroda jest za pokonanie tego bossa. Magiczny troll. No i chodzi o to właśnie, że ona zobaczy, że za każdym razem, kiedy będzie nas atakować, to przyzywa się jej klon, jak widzicie. Najlepszym sposobem sobie na pokonanie Regan jest po prostu baitowanie jej ciosu jednego, który polega na wskoczeniu nam po prostu w twarz. Ale zobaczycie się, to nie pamiętam, czy ona ma dwie fazy, przy połowie HP druga faza się jej odpali. Właśnie nie wiem, czy odpali się teraz ten skok, czy nie, ale chyba ona dopiero w drugiej fazie skacze. Trzeba będzie zrobić to inaczej, po prostu daszujemy za nią i atakujemy. Ona będzie nas parować za każdym razem. Mam się po prostu uderzyć i za plecy wchodzić. Za każdym razem. I ewentualnie parować, jeśli jest taka możliwość. Niestety, znowu nie ten cios, nie da się go sparować. I dupa jak zwykle. No. O, to jest ten właśnie skok. Oskacze do nas, a my je atakujemy wtedy w plecy. Musimy tylko zaszować w nią. Nie możemy mieć zablokowanego ciosu celu na niej po prostu. Bo inaczej nie dam rady przeskoczyć do niej, tak jakby. Okej. Jest, skacze. Do tyłu. I atakujemy. W plecy. W ten sposób ją stagerujemy i ona się stunuje, tak jakby. Dawaj jeszcze raz. Nie podchodź do mnie tak blisko, bo jedynie to jest sztuka. Podwójne ataki. Najgorsze jest to właśnie, że ona zawsze paruje nasze ciosy. Do tyłu i na plec. Ten jej klon zadaje troszeczkę obrażeń, jak widzicie, nie aż tak dużo, a my w plecy zadajemy mnóstwo obrażeń. Dlatego jeden taki silny cios w plecy wystarcza, żeby ją mocno obić. Dawaj, Regan.
Nie to. O, na plecy. I się nie spać. No i widzicie, coraz lepiej idzie. Troszeczkę to niestety zejdzie, wiadomo, bo to trzeba na to mieć taktykę. Ale próbowałem na różne sposoby i to jest zdecydowanie ten, który najbardziej jest sensowny i działa. Parowanie mija się z celem, bo po prostu jej drugi kon zdaje nam mnóstwo obrażeń. A w ten sposób zawsze możemy sobie ją obijać spokojnie, nie tracimy zbyt dużo zdrowia. I zatrzymujemy te trzy grzybki, które są tutaj dookoła. Na czarną godzinę. Okej. Okay. Skaczę. Myk. Nie trafiłem chyba, nie, chociaż trafiłem ją. Raz, lekko, ale trafiłem ją. No, dawaj. Robi się druga faza, bo ona w drugiej fazie coraz częściej skacze po prostu. Ale ciężko mi jest tą drugą fazę osiągnąć na razie. Teraz zaraz się powinno odpalić ta druga faza. Okej. Okay. Nice. No już prawie połowa HP. No, jest i druga faza. I teraz się zaczyna już tak, będzie skakać praktycznie cały czas. Jest teraz dużo łatwiej zastosować tą taktykę, którą ja obmyśliłem. Czyli dasz za nią i w plecy uderzamy mocnym atakiem. Nadal mamy dwa prowianty, żeby się leczyć i trzy grzybki dookoła, więc spokojnie nam to wystarczy. Ona teraz będzie coraz częściej właśnie skakać, daszować do nas. Więc czekamy na okazję i wlepujemy jej w plecy. Odbiegniemy, może dalej po prostu szybciej będzie. No, dawaj, jest. Leci. Myk. Najgorsze jest to właśnie, że czasami się podpalamy. I ona też na nas skacze. O Jezu. No chodź, że weź użyj tego skoku. Nareszcie. 80 w plecy i znowu cofamy się i czekamy, baitujemy na kolejny atak. Myk. Dwa ataki, udało nam się teraz opłacić. Dwa ataki, tylko że nie w plecy. Okej. Okay. Oj, no wali te swoje 50 kombo. Okej, okay, udało nam się troszeczkę trafić. Teraz nie powinniśmy atakować w sumie. Musimy zregenerować sobie przede wszystkim staminę, bo zobaczcie, że nie mamy w ogóle wytrzymałości. No i znowu obejtujemy skok. Skok, powiedziałem. Regan, dawaj. O właśnie. Pięknie. Przy takiej teleportacji też jesteśmy w stanie uderzyć, tylko trzeba wyczuć moment. Jak ona znika, to wtedy też możemy uderzyć. O, jak widzicie, mamy chwilę, bo ona uderzyła ten swój cios. Zazwyczaj tego nie robiłem, ze względu na to, że ciężko to sami wykonać i przez to możemy zginąć, ale teraz patrzę, że jak naprawdę w dobrym momencie to zrobimy, to że za darmo możemy hitkę opłacić. Okej. Okay. Nie mam energii, żeby teraz to zrobić, muszę poczekać. Okej. Okay. Jak zniknie, to robimy cios, albo skaczemy na plec. I to był Regan. I właśnie dzięki temu otrzymujemy sztylet Regan, który jest potrzebny do osiągnięcia jednej rzeczy. Oraz na pierśnik Tora. Czyli już mniej więcej wiem, skąd ja tego seta mam. Po części. Ok, jesteśmy przy czarnym szaku, możemy teraz zawalczyć z legendarnym zwierzęciem. Miał moc 150, więc teraz już nie będzie miał żadnego problemu. Jakiś po prostu piesek, który dosyć szybki jest.
Czy to jest jakaś hiena, czy co to może być? Kilka turyszynek do jedzenia widzę właśnie, żeby sobie hapeczki zgenerować na szczęście. Okej. Okay. Użyjemy sobie teraz mocy. Im dłużej przytrzymam, tym większe obrażenia. Aha, fajnie. A, tylko że on skacze jak poryty. Jak to każdy pies w RPG-ach najgorszy. Dark Souls psy, nie, sobie przypominam już. Okej. Okay. Możemy na szczęście go właśnie parować, przez co troszeczkę sobie ułatwiamy robotę. Załóżmy sobie może truciznę. No. Okej. Okay. Teraz mocno wbijemy w niego troszeczkę trucizny. Kozak. Aha. Tu się zaczyna akcja. Już teraz patrzę, drugą fazę ma, to zaczyna skakać nam na ryj. Z czasu, którego nie da się niestety sparować, ale na spokojnie, powoli. No właśnie, korzystamy z czegoś takiego i jest dużo łatwiej. No Jezu, nie uciekaj tak, kumplu, proszę cię. Teraz akurat zrobił cios, którego nie da się sparować, naprawdę. Okej. Okay. Szybko dosyć zareagowałem na szczęście. Okej. Okay. Nie trafiłem. Oj. Poważnie. Okej, okay, czy on za każdym razem jak podbiega sobie w kąt, to będzie próbował nas właśnie tym czasem, który nie da się sparować, uderzyć. No jeszcze troszkę zostało, niewiele w sumie. I koniec chyba. Dokładnie. Pięknie. Zwierzę legendarne pokonane, czarny szak. Okej, okay, jesteśmy przy tropojadach, zobaczcie. Mamy tutaj walkę z kolejną legendarną bestią, jaką prawdopodobnie są wilki, z tego co widzę tutaj dookoła. Zobaczymy, czy... Sprawdzimy sobie, mamy trzy wilki. Wilk Wheat, Eld i Nicht. Okej. Okay. Mają sporo HP i są trzy wilki, więc możemy mieć nie lada mały problem, wręcz. Ale zobaczymy, czy mamy coś jeszcze, żeby się ewentualnie uleczyć. Nie, zepsułem. Dobra, naładujemy sobie. Okej. Okay. Udało się, pięknie. Ojej. No, to jest na pewno niemały problem, walczyć z trzema naraz. Staram się na początku tego właśnie Elda wybić. Jak widzicie, faktycznie te słabe punkty działają przy strzałach, ale... No to mi nie porobi roboty, niestety. Nope. Okej. Okay. Eld mocno obity jest. Chciałem na początku właśnie ubić jednego. Dopiero potem bić się z resztą. Nie wiem, czy przypadkiem nie byłoby najlepiej po prostu go parować za każdym razem. Okej. Okay. Powolutku, powolutku do przodu. Okej. Okay. Eld już prawie ubity. Nie mogę. Sparować go nie mogłem. O jest. Nope.
No w takim tempie to niestety umrę. Atakuj, nie tak. Nie ciosem, który nie da się sprawdzić, błagam cię, Elt. Ojej. Już nie mam w ogóle leczenia, to jest największy problem. Nie to coś nie będzie sprawdzić. O właśnie. Ojej. No to nie jest przyjemna walka. To jest bardzo wręcz nieprzyjemna walka. Okej. Elt, dawaj. Pięknie. Okej, Elt leży. Elt był największy, najsilniejszy, jak widzicie. Teraz który... To jest Quit, tak? Dlaczego nie mogę go... Aha, no fajnie. Tak, to jest Quit, ale zaczyna się po prostu najspalniejsza walka ever, czyli każdy wilk cholerny będzie unikał moich ciosów. No, poważnie? Pójdziesz won. Chcę zebrać grzyby, uleczyć się. Co za najgorszy po prostu przeciwnik. Okej. To jest nikt, to jest jeszcze ten... Słabszy niż ten... Aha! Okej. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale koleś skoczył sobie na mnie. No, umrę. Przestań uderzać mnie ciosami, których nie da się sparować tylko i wyłącznie. No. Przecież to jest dramat jakiś. Musimy go wybejtować, bo on cały czas będzie to samo robił. Aha! Odskoczyłem na bok! Co to ma być w ogóle? Dobra, nie mam staminy, nie mam energii. Odskoczyłem, znowu nie odskoczyło mi. Aha, i się będzie leczył, no to świetna zabawa. Ja się po prostu bawię wybornie wręcz, bo nie mam nic leczenia już. Grzyby się nie respią niestety. God damn it. No. Okej. Jeden mały błąd i nie żyje, niestety. Jednego mniej, kolejnego. Ale no niestety... Moje HP... Dałby się jakoś to inaczej zrobić. Może z łuku? Z łuku, dobra, tego pokonać, dobra. Muszę uważać, cały czas uciekać, nie da się trafić, bo jak dostanę jeden hitek, właściwie ugryzie mnie raz, to jest po mnie, najzwyczajniej w świecie. Okej, muszę uciekać, cały czas uciekać. Okej. O! Nope. Spokój się. O! Najgorzej. No, dawaj. Kurde, nie mam strzał więcej. Okej, jest kilka strzał jeszcze. No nie. Zostaw mnie w spokoju, błagam cię. Już niewiele brakuje. Jeszcze jedna kostka potrzebuję. Jest. Pięknie, udało się. O! No to było bardzo, bardzo irytujące. Pierwszy zakon starożytnych. Ufa. Let's go! Pokaż na co ci stać. Tym razem nie masz tarczy, więc nieco ułatwi robotę. Mam też nowego skina, mogę spróbować go właśnie użyć. O, tak, już go używam. Będzie mi skakać jak małpa jakaś. Z
strasznie irytujący jest ten zakon starożytnych. Niestety. O, podpaliła sobie ten. Dzidę, coś nowego. Aha, okej. Okay. Przez to, że mam podpaloną dzidę, nie mogę jej atakować tak jak bym chciał? Nie mogę parować, znaczy się? Nie, no mogę. Okej. Okay. Kolejne parowanko. Następne parowanko. Nie zdążyłem sparować tym razem. Myk. Okej. Okay. No i po niej. Dobra, więc jednej mniej. Magia przebijania ciała. Ilya Laos, now you die. My sword is lost, floating down a creek. I shall follow. Póki znów nie zatańczę albo nie utonę. Kolejny zwrot pokonany. Mam już kilka amuletów, ale nadal troszeczkę za mało, żeby przekazać je dla... tego ziomeczka asasyna od nas w kluczym mieście. No i mamy jeszcze jednego strażnika, a właściwie nie strażnika, a... członka zakonu starożytnych. Jak zwykle nie możemy go niestety tutaj, ale możemy naładować mieczyk. I myk. Troszeczkę go w ten sposób ubijemy. Właściwie obijemy. Okej. Okay. Powoli, powoli. Muszę cały czas patrzeć po prostu na jego ataki. Dobry atak odsparować, ciężki atak nie sparować by się nie da. Podskoczyć, o właśnie. I tak powolutko powinniśmy raczej dać radę. Horsa nie jest takim trudnym przeciwnikiem, bo nie ma tarczy przede wszystkim. Gdyby miał tarczę, to byłby nieco bardziej irytujący. Aha, tego nie dało się sprawować, okej. Okay. Dobra, muszę się odsunąć. Tego nie da się sprawować, czy co? Bo ja nie rozumiem, czy za wcześnie po prostu próbuję. Przestań tutaj mi rzucać czymś teraz, do cholery. Okej. Okay. Miałem już niestety wytrzymałości. Okej. Okay. Czyli da się to sparować, tylko po prostu za wcześnie parowałem najwyraźniej. Pierwszy pasek postury mu spadł. Nazywam to posturą, bo to mi się najbardziej właśnie przypomina z tego, z Sekiro. Nie mogę tego spać. To jest dziwne, że po ataku nie mogę nic zrobić praktycznie. A co jest? Czemu ty, Eivor, nic nie możesz zrobić? Okej. Okay. Jeszcze raz? No. No już prawie po nim. No i pięknie. Kolejnego złota mniej, dosłownie. Tym razem imieniem Horsa. Tak w ogóle usiadł śmiesznie. Serpentskins. Your name, Fraunhord. Quick the dead, whatever it may be, is stained forever. My name is Horsa. I left silver in the mouth of my home. Please see that it is spent well and frivolously. No i kolejny z lata mniej. Okej, okay. No i teraz, jak już widzieliście te walki, udało nam się je zakończyć. Ten odcinek będzie głównie właśnie bazował na tych opcjonalnych właśnie wątkach typu tutaj Animus, czy też Muchomorki, czy też te walki. Bo jednak no dosyć długo trwały. Udało nam się właśnie też pokonać kilka zelotów, przez co ten czas też się nieco wydłużył.
No ale zrobimy sobie właśnie te opcjonalne troszeczkę i ruszymy też z głównymi. Poza tym, jak możecie zauważyć, ulepszyłem sobie cały set Berserkera na doskonałej jakości. Za pomocą właśnie tych kawałków niklu. I mam, zobaczcie, jeszcze karoliński długi miecz. Na razie nic lepszego w broni nie mam, więc najzwyczajniej sieci ulepszenie po prostu ten karoliński długi miecz. Muszę jeszcze ogarnąć, jak można znaleźć, gdzie można znaleźć tkaniny. Bo jak widzicie, zarówno kołczany, jak i uzupełnienie prowanto nie mogę ulepszyć, bo nie mam tkanin. Mam sporo tytanu, ale tkanin nie mam żadnych. A poza tym, zobaczcie, mam po 5000 materiałów żelaza i skóry, więc wydaje mi się, że mógłbym to na maksa zrobić obie rzeczy. Muszę poszukać gdzieś, pogrzebać i zobaczymy. Mocy 171, jeszcze przy okazji wam pokażę, co zrobimy, jeśli chodzi o drzewko. Dodałem sobie oczywiście ostatni punkt adrenaliny. Mam już 4 segmenty. Wziąłem sobie skill lądowanie z przewrotem, dzięki czemu jak spadamy z wyższej wysokości, możemy właśnie mniej tracić HP. Mamy też automatyczne łupienie. To jest bardzo przydatne, jak na przykład walczymy z jakimiś wilkami. Po prostu bronią białą, to od razu je lutujemy, tak samo jak walczymy z rycerzami bronią białą, to ich od razu lutujemy. No i teraz poszedłem jeszcze tutaj, zobaczcie, w zapasy ze śmiercią, czyli unik wykonany tuż przed cięciem trafienia wyostrza twoje zmysły i sprawia, że otaczający cię przeciwnicy przez chwilę poruszają się w zwolnionym tempie. Wydaje mi się, że to też będzie całkiem przydatne. W co będę leciał później? Jeszcze nie wiem, ale na pewno będę chciał pozgarniać większość tych perków fajnych. Jak już nic innego ciekawego mi się nie przyda, na przykład do łuku, to raczej wątpię, że będę tam potem leciał, tylko będę starał się już zdobywać wszystkie po kolei nody, które dają mi właśnie obrażenia od silnego ataku, obrażenia do ataku, zdrowie i tym podobne. Dobra, to takim słowem wstępu możemy teraz zobaczyć, z czym jedzą się demohumorki. Mamy kolejne bramy, jak widzicie. Musimy obserwować znaki. Tylko jakie tym razem znaki? Jest ich całkiem sporo. Przez co jest to nieco irytujące. Tam jest tarcza. Na każdym z nich jest tarcza, więc tarczą raczej nie możemy się sugerować. Tutaj jest pełno tarcz też z tyłu, za każdym tym. Tylko może chodzi o ilość tarcz, bo tutaj mamy na przykład tarcz 5, tak? Tu jest 5 tarcz. Sprawdźmy ilościowo, jak to wygląda. Tutaj tarcz jest 6. Tutaj tarcz jest 6, 8, 9. Tu jest 9 tarcz. 9, 6, 5. W tym miejscu 3, 4, 5, 6, 7, 8. A w tym miejscu znajduje się tarcz 7. Czyli 5, 6, 7, 8 jest 9. Dobra, czyli spróbujemy od ilości tarcz po prostu polecieć. Tu jest ich 5, zobaczmy, 5 tarcz. Chyba dobrze, bo się podświetla to na biało. Teraz pójdziemy, gdzie jest 6. Tu była 6 chyba, tak? Dokładnie, tu jest 6. Czyli moje rozumowanie się zgadza. Tam była 6. Tu jest 7. 3, 4, 5, 6, 7, dokładnie. Okej. Tu była 9 czy 8 teraz? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, czyli to jest to i ostatni z prawej strony. Czyli faktycznie chodziło głównie o ilość tarcz za danym portalem. Kolejna zagadka rozwikłana. Kolejny muchomorek. He listens and looks about. So must a wise man be, who searches within himself. Okej. Dobra, no to co? To teraz ja już ruszam w stronę jeszcze Animusa. Tutaj mamy do akweduktu. No i jesteśmy w akwedukcie, zobaczcie, tutaj możemy sobie od razu odblokować tą anomalię. I zobaczmy, z czym ta anomalia się akurat je. Czy będzie już ciężka do zdobycia, czy będzie trudna do pokonania, przekonamy się za chwilę. Ale wygląda jak spory clusterfuck i nie rozumiem, czym są te żółte anomalie w tym przypadku. Another anomaly? Yeah. Are you losing touch with me when I find these? Yeah, unfortunately. For a few minutes at a time. Damn. Try to stay with me if you can. I need you to hear these. Okej. Okay.
Dobra, tutaj zobaczcie, leci jakiś promień. Tam mamy po lewej stronie też promień. Teraz jak to można by było mądrze zrobić? Wydaje mi się, że przydałoby się puścić tam, żeby wejść na górę i przecisnąć między tymi dwoma. Chyba. Dobra, zobaczmy, spróbujmy zejść na dół. Okej. Bo tam raczej nie doskoczę. To akurat nie podlega żadnej wątpliwości. O. I to możemy tylko przesunąć w ogóle, ciekawostka. Myślałem, że możemy to przekręcić, ale chyba tylko możemy, jak widzicie, suwać w lewo albo w prawo. Okej, ale udało się tam przynajmniej to złapać. Możemy teraz tutaj wejść na górę i się wspiąć. Okej. To możemy obkręcać do woli. Pytanie. Musimy złapać obie? Chyba obie. Nie mogę tego ruszyć? O, ciekawostka. Chyba, że tylko w tą stronę. A, w tą stronę mogę. Okej. Chyba, żeby właśnie tutaj... Ale ja nie sięgnę w taki sposób, cholera. Mogę tylko tym akurat promieniem mogę sięgnąć tam na lewo chyba gdzieś. One są tak chyba ustawione specjalnie, żeby znaleźć odpowiednie miejsce, tylko że no zobaczcie, też nie dam rady tak. Jest nieco interesujące. Rozumiem, dobra. Po prostu musimy chyba w odpowiednie miejsce ten promień przekazać. Bo tutaj, zobaczcie, bo mamy dwa, tak? Jeden leci w tą stronę, drugi leci do przodu, czyli prawdopodobnie muszę ustawić tą w taki właśnie sposób, żeby dotykała tamtej ścianki, a tą, żeby przekazała ten promień do tej, właśnie do tej drugiej kuli. Takie jest moje rozumowanie. Dalej tego nie przesunę? Powinienem móc. Okej. Aha. Czyli tak chyba nie dam rady, ale mogę tamto chyba jeszcze do tyłu odsunąć odrobinę, nie? Też powinno raczej sięgnąć. O. No i pięknie. I teraz muszę się powrócić i przełączyć ten promień na... Pierwszy promień właśnie na tą drugą platformę, żebym mógł na nią skoczyć. I powinno chyba śmigać. Okej. I... To musimy dać do przodu. Tylko, że... O. To jest bez sensu troszkę, że to jest jakoś tak dziwnie przesunięte, przez co kamera przeszkadza mi w dotarciu do celu. I musimy chyba tędy wejść, bo tam już na górę nie wyjdziemy w żaden sposób. Te dźwięki chodzenia po tej anomalii są takie nieprzyjemne dla ucha. Wybaczcie. I do góry. Pięknie. Możemy przeskakiwać dalej. Już teraz bez problemu raczej. Okej. Rozumiem. Dobra. Tam było jeszcze napisane właśnie przed tym tipa, że to są zagrożenia, które powodują desynchronizację, więc trzeba... Nie mogę w nie skoczyć po prostu. No tak jak napisałem na początku, właśnie myślałem, że to może być tym spowodowane. A to jest w sumie ciekawostka, bo... Tam nie mogę wskoczyć. Pytanie, czy... Bo widzę, że to się klipuje. Okej. To się tak klipuje, że to jest trochę dalej. Myślałem, że zginę, jak tu wskoczę, ale... Na szczęście, nie? To też jest chyba dalej, nie? Tak. Kurde, boję się, bo nie widzę dokładnie tego. Do przodu? Mogę. Okej. Hey, Max, Layla's back. I can see her here.
blipping and bleeping on your monitor? Layla, hey, Vex is fiddling with the back end, trying to get a fix on you. No luck? No luck. But she did show me how to decrypt your data packets. I just click a button when you've grabbed the data bits. No to łapiemy, no. Nie ma sensu zbytnio długo się zastanawiać. Mamy kolejną anomalię. Here it comes. Właściwie dane z anomalii. Ty jesteś jakiś chyba kurde ten. Ciekawe właśnie, czy to nie przypadkiem nie jest ten cały zakon starożytnych, tylko w jakimś znaleźli coś innego, po prostu coś... Jak w przypadku Odysei, kosmos, tak. Dobra, pięknie, udało nam się zrobić już w sumie wszystko. Jeśli chodzi o questy opcjonalne, które chciałem wam pokazać, bo też mogłem ich nie pokazywać, ale Muchomorki, wiem, że to jest całkiem ciekawa zagadka, można się troszeczkę pogłowić, więc wydaje mi się bardziej sensowne do pokazywania niż na przykład walka, znaczy robienie questów na zasadzie właśnie łowienia ryb. A, poza tym jeszcze, zobaczcie, mam linkę wędkarską. Miałem tutaj jednego questika w tym miejscu, nie, dalej. W tym miejscu, gdzie musiałem po prostu łowić ryby. Bez tego nie byłem w stanie zrobić tego questa, dlatego musiałem wrócić do kurczej przystani i wybudować chatkę tą rybacką. Poza tym, jeśli chodzi o zadania, zrobiłem jeszcze jedno zadanie, zobaczcie, mogę zaznaczyć ukończone zadania i to jest bodajże na samym dole będzie gdzieś? Krok po kroku. Tylko nie wiem, czy ja mogę... Mogę. Osłab siłę Lady Edwin, niszcząc jej zaopatrzenie, atakując jej posiłki i osłaniając Firth Gedricka. Osłabę kontrolę Edwin nad Oxenfordshire. I właśnie to zrobiłem w momencie, gdy czyściłem całą mapkę. Bo tam gdzieś w jakimś miejscu był po prostu wóz do spalenia, tutaj trzeba było coś ubić. I na takiej zasadzie to wyglądało. Nie chciałem tego wszystkiego pokazać, bo wiadomo, no to jest taki proste po prostu lutowanie. Skoczymy teraz tutaj, na ruiny... Tarela, bo tutaj raz po tepnięciu się powinniśmy dalej podążać głównym questem w celu obronienia właśnie tych żołnierzy Gedricka. O, zobaczcie, oni teraz już atakują, więc pomożemy im jak najbardziej. O Jezu, harcownik. Najgorszy przeciwnik po prostu Assassin's Creed'a Valhalla, nie? Skacze, odbija się, podskakuje jak pajac najgorszy. To wychać. Czemu do siana skrzyś? Ojej. Okej. Okay. Sporo ich tu poumierało, bo wydaje mi się, że przez to, że się wcześniej to tepnąłem. Najzwyczajniej w świecie po prostu ten quest zaczął się, mimo że nie chciałem go zaczynać, bo to jest najgorsze, co może zrobić twórca gry. Dać questa, który się zaczyna autonomicznie. Po prostu. Autonomicznie i nie pozwala mi to samemu rozpocząć tego questa. I przez to właśnie tracę ludzi. To mnie bardzo irytuje. No. Dawaj, co tarczą. Umrzyj. Sporo ich tu poginęło. Cholera. Słabo. Ale nic na to nie poradzimy. Gra po prostu mnie strollowała. No i teraz polecimy sobie tutaj, zobaczcie, do Linfordy. Tutaj porozmawiamy z Sigurdem, który faktycznie już znalazł jakiś tam trop na temat Fulke, gdzie ona się znajduje, co ona robi. I tam ogarniemy, co zrobić dalej. I na tym chyba zakończymy ten odcinek. Właśnie zrobimy tego questa i zakończymy ten odcineczek, bo on troszeczkę się rozciągnie przez te questy poboczne, ale zaraz od razu następny wrzucę, będę nagrywał, w którym już pociśniemy same główne questy głównie. Troszeczkę fabuły zawsze spoko. No, jedź. Ach, skrypty cholerne. Sigurd! Siemanko, witam was, panowie. And here's Eivor. Ah, you timed things well. The holy woman Fulke is close by. Imprisoned at St. Alvanes Monastery, just around the bend. This is our moment, Eivor. After this, everything changes.
Nie wiem, w jaki sposób miałoby się troszeczkę zmienić, ale... I have explained enough. Now is the time for action. You've done nothing of the sort. Nothing but give me your blind word. I wish to speak to her. Me, your Jarl. That alone is reason enough. Why? So she might cast a spell and turn Eidmann into an eel. Fulke is not the only advantage we seek here, Eivor. There will be treasures in St. Albanes. More than we can count. I have already plundered St. Albanes Abbey and lifted its treasures from nave to crypt. I saw no prisoners of note. She is there. I know it. And she is the most valuable treasure of them all. Okay. There was a time when you would follow me without question, because we trusted one another, because you knew I would never lead you into folly, never wager our lives before I knew the cost. Is there something that holds you back from embracing me as you once did? As your brother? Your family? Sigurd, you know I would never betray you. Your trust in me. I'll fight with you. But there must be limits to this chase. Giedrich is counting on us. Of course he is. And soon we will deliver. No coś mnie martwi ten Sigurd, bo może być tak, że faktycznie, kurde... Are you sure you saw nothing? No crypt. No prisoners. Nothing I can recall for certain. Mamy łódeczkę, to możemy w sumie podpłynąć. Będzie chyba szybciej w ten sposób. Bo gdzie to w ogóle jest? To jest tutaj. Tak, tu był jeden skarb, do którego nie mogłem się dostać tak naprawdę, niestety. Ze względu na to, że... What do we know? Było gdzieś to pod ziemią po prostu. Zanim Sigurd tam podpłynie, to ja już tam zdążę dopłynąć sam w sumie. Się strasznie ślimaczy. Tak jak wcześniej, nie wiem czy pamiętacie, jak biegłem po prostu, właściwie jechałem na koniu z Basimem razem, Basim zaraz za mną był. Do tej wioski Lothe, gdzie uwalnialiśmy tych całych... jak oni się nazywali, cholera? Lordów, tak? Panów. To Sigurd przecież biegł przed koniem. Koń za nim, a Sigurd przed nim. Nie rozumiem dlaczego, ale niech mu będzie. W ogóle, z jakiej strony muszę podpłynąć? Z drugiej praktycznie, no dobra. Popłyniemy jeszcze koło drogi. Tej AI niestety strasznie kiepsko tutaj miejscami działa. I choćbym chciał... Nie jestem w stanie tego w żaden sposób naprawić. Spokojnie, Eivor, na razie nic nie musisz. Jak ruszyliśmy nagle szybko, co jest? To jest gdzieś chyba tutaj, nie? Tak myślę, że po prostu wyjdę z łódeczki. I najzwyczajniej w świecie podejdę sobie z Bucisza zaraz tutaj. A reszta i tak do mnie dołączy, bo to są skrypty. Po prostu nie chce mi się męczyć i podjeżdżać z jakiejś konkretnej strony. A tak to mogę sobie po prostu szybciutko tutaj skiknąć od góry. Basim też wyskoczył, słyszę. Znajdź uratuj Fulkę. Musi być uwięziona w klasztornej krypcie. No tu jest klasztor. Tego jestem akurat w 100% pewien. Problem w tym, że... Ech... Jak to zrobić mądrze? Tam mamy typeczka z kluczem, więc można by było szybko go... szturchnąć. Klucz na pewno mi się przyda. A wręcz tak mi się wydaje, najzwyczajniej w świecie. Okej, okay, teraz... Jak ja wcześniej tutaj wszedłem? Po prostu drzwiami? A tak, bo te drzwi otworzyłem wcześniej z drugiej mańki, dobra. To nieważne. I miej skryty atak. Dobranoc. Jest i klucz krypty w St. Albanes. O, i tego strażnika wcześniej z tym kluczem tutaj nie było. Jak robiłem najazd. Tu gdzieś jeszcze skarb jest. Rozmowa? Pogadajmy z nim? Kto dares enter this sanctuary? This stony cave reeks of piss and salty tears. How dare you! We come for the woman Fulke. She need not bedevil you any longer.
Oh, the mad heretic! Ah, the self-begotten spirit has sent an angel to deliver me. Open the door. Open the door. Must be punished. Not by Danes or Mahometans, but by true Christians. Dobrze się zastanów. Charyzm użyjmy, jeśli możemy, to czemu nie? With the gore of your guardians. Is your guard so starved of martyrs that you wish to die as well? You make a fine point. Let me pray on this. Nope. Nie. Nie chcę zginąć. The Lord bids me to welcome all strangers. Here, friend, take the key and depart with your strange friend. Co? 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 Co to było? Praise the Lord of the Treasury of Light for this chance of deliverance. Kim ty, Fulke, jesteś, powiedz mi? Are you sent by the angels of Sacklus? Or the self-begotten one above? That zdecydowanie jest obłąkana. You are the woman called Fulke. I am Fulke in this realm. A humble seeker of the self-begotten one's true nature. And you are a collector of artifacts? The instruments of the children of Sacklus the Fool. Yes, I am. I have many such curiosities. Okay. And you possess an object? A polished stone with unusual markings? Now, you're a curious one. A cowl and robes hiding tawny skin. And that devilish blade. Why do we linger here? Soldiers will be coming. There are stables beyond the monastery where we can speak in peace. Zanim oczywiście pójdziemy, chciałbym jeszcze tutaj ten skarb zgarnąć, to zdecydowanie. Żeby już mieć spokój i nie musieć się z nim męczyć. Okej, okay. No i możemy lecieć. No w ogóle chodzi z krzyżem na plecach? Czy co to jest? Wygląda jak miecz, ale też wygląda jak krzyż. Nie, to krzyż. Heresies, yes. I have been blessed to discover many profane objects in my lifetime. Okay. Objects which attest to the works of the Demiurge, the false god worshipped by these robed imbeciles. Across Germania and Francia, I found these relics and carvings. And here in England, too. Lady Edwin claims they are blasphemous, but her mind is clouded. The true worth of these objects is immense. May we see these objects? If you wish to know the truth of... Okay. Enough of these mysteries, Sigurd. Fulke is a curator of objects of great worth, one of which may reveal my true nature. True nature? You said this was about victory, about defeating Edwin. To know that I am descended from the ancient gods is a victory. It would give me dominion over this land. Descended of the gods. Brother, what by Odin's eye are you saying? Fulke, we have heard that you possess a profane stone with strange markings and the image of a tree. That I do. A monolith I call the Saga Stone. No i najwyraźniej będziemy musieli, kurde, sami wszystko robić, bo Sigurd sobie pojedzie w cholerę szukać przedmiotu. Jesteśmy tu z powodu sojuszu, dokładnie. Will you buy and trade this stone for an alliance? Or more fighting men? Is it useful for anything other than flattering yourself? Perhaps I should leave you three alone to hammer through your differences? We are unified. We only wish to see the stone, to read the runes. To Sigurd, to ty sobie jedź, zobacz ten kamień, a ja zrobię sobie... A ja sobie pójdę po prostu i zawrę w końcu ten cholerny sojusz, po który tu przyjechałem. No risk at all. Praise thee, O self-begotten one, for sending these three to deliver me from my punishment. No whispering guard led me here, Fulke. I brought myself. You came because I called you, Eivor. They spoke through me. Brother, you have my head spinning. And you fascinate me more with each passing moment. The Saga Stone is hidden away in the care of my acolyte. Are you ready to go see it? Realistycznie można było zobaczyć ten cholerny kamień, czemu nie, no. Dobra. The sooner we see this slab of rock, the better. Let's go.
Approach the stone with an open mind, Ava. You may find it more interesting than you expect. Dobra, ale po kamień pojdziemy już w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i oczywiście widzimy się w następnym odcinku. Na razie.